nie zobaczy. Jadą. Dałeś mi karty przede wszystkim. No leży jeszcze. A dom drugi zostawiłem tego. Było to pułapce na działce. Bardzo fasowa. Komórką to przecież tak leci. Muszę przetrzymać kurwa dobrze. Kurwa, miałem zębki i zaginęły. Takie szybkie karty, nie takie wolne. Droższe trochę. Które szybkie? To muszą mieć oczy 90. To twoja tutaj jest szybka, czy wolna? A ta szybkie, ta jest szybka. Obydwie są szybkie w kamerze. Bo tak to się będzie zamolała para, tak narobisz dużo zdjęć. Będzie jak będzie tam zamówić i z odbiorem to jest taniej niż jak w sklepie kupisz. Gdzie jest oświetlone.
wcześniej poznałem w 2004 roku przez sąsiadkę, bo tam zdjęcie, chodziło o pokazanie zdjęć na spotkaniu wigilijnym. W albumach pokazałem po prostu ludziom. Tutaj sąsiadka widziała, że dużo zdjęć zgadali się z Mroczkiem wtedy. Ja myślę, że w 4 roku mieszka, okazało się w 7. Jestem w tym mieszkaniu kiedyś, jak miałem 9 lat, to pies, suka, kora, mieszka taka wilczur, ja pobiłem tą korę i skoczyła na twarz po gruzie. To w tym mieszkaniu, jak się opinia, że mieszka Mroczek. Kobietę tak było na tym mieszkaniu. Nie lubię, jak ty mnie odsyłasz, to do Mroczków, nie Mroczków, że raz pojechałem, to mam z Mroczkiem, jak z Misiakiem raz pojechałem, to do Misiaka odsyłałeś. Świętej pamięci. No niestety, ale nie podoba mi się takie coś. No. To agresję budzi. Wiesz o tym, że agresję to budzi? Nie zdziw się, jakby później... Już miałem takie myśli, że wybijam się szyby w mieszkaniu i tak dalej. Może tak zdenerwowałeś mnie, że po prostu tak wspierałeś się do Norberta, zacząłeś wydzwaniać, różne rzeczy robić. No to naprawdę poniosłem straty zdrowotne i ten telefon. Nie chcę przypominać tego, ale naprawdę, że mi zaszkodziło bardzo. Opinię o sąsiadów sobie popsułem. Krzyczałem, wrzeszczałem. Ja też czasem krzyczę w domu. No ale ja chcę mieć dobrą opinię. No, a burmistrza mam dobrą opinię, ja mogę w każdej chwili ją zepsuć sobie. Bo głupie myśli się zdarzają.
tutaj mówię, też nie, nie jest za dużo tych górek tutaj i to jest ryzyko właśnie, mówię, że to się może z samochodem widzieć. Tutaj można was spokojnie zaparkować. Nie bój. No to właśnie. Jedź dalej prosto. Wszystko metrów.